Nie wiadomo, czy dlatego, że są stąd, czy też dzięki swojemu kabaretowemu, niezwykle śmiesznemu spojrzeniu na rzeczywistość. Faktem jest, że przyciągnęli tłumy, a na terenie Jankowickiego Ośrodka Kultury już dawno nie było tylu osób. Kabaret Młodych Panów po raz kolejny udowodnił, że jest w formie i że potrafi rozśmieszyć publiczność do łez. Baby mają na zakupach RLS. To jest zespół niespokojny nóg. Właśnie tak, na wesoło w gminie Świerklany żegnano wakacje. Tutaj nikt, ani kobiety, ani mężczyźni nie mieli jednak zespołu niespokojnych nóg. Wręcz przeciwnie, wszyscy stali w miejscu, wsłuchani w kolejne porcje żartów w wykonaniu świetnie wszystkim znanego kabaretu Młodych Panów. Jak idziemy drogą, to wszyscy cześć, 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 no i to się znamy. Albo mówią stop, nie jedźcie tam. Nie, no śląska publiczność jest ogólnie bardzo fajna i bardzo lubimy dla Ślązaków grać, bo to jest... Oni wtedy, przynajmniej oni, nasze śląskie teksty wtedy padają na właściwy grunt. I wpadają też we właściwe ucho, można by dodać, a aż tylu nastawionych uszu na terenie Gminnego Ośrodka Kultury dawno nie było. Kabaret Młodych Panów przyciągnął prawdziwe tłumy. Bardzo jestem zadowolony. Takiej muzyki dawno nie było. Oryginalna. I wszystkim się, widzę, podobało. Naprawdę jest super. Ślicznie się bawię. Jest super. Oprócz atrakcji stricte kabaretowych nie zabrakło też innych, chociażby sportowych. Można też było przejechać się na kucyku czy skorzystać z muchańców. Folk w najlepszym wydaniu zaserwowali też karczmarze.